W rozporządzeniu z 26 marca 2013 roku, w załączniku 6, mamy dokładnie określoną w rozdziale czwartym odpowiedzialność operatora modelu latającego. To jest bardzo ważna sprawa, i tutaj jest kilka punktów, które określają, co, za co jest odpowiedzialny operator, nie tylko bezzałogowego statku powietrznego, co zostało w załączniku 6a. Określone, ale właśnie modelu latającego. I właściwie ten zakres odpowiedzialności jest taki sam, czyli odpowiedzialność spoczywa na nas, jeżeli tylko przechodzimy do sterowania modelem latającym, którym prawo nazywa właśnie drony operowane czy sterowane. Przez ludzi bez świadectwa kwalifikacji w Polsce, to właśnie na nas momentalnie zaczyna ciążyć odpowiedzialność i trzeba być świadomym tego, że to nie jest tak, że ja sobie po prostu biorę kontroler i wszystko gra, nadal mogę sobie działać tak, jak działałem jako obserwator. Nie. Jako operator jesteś odpowiedzialny bezpośrednio i trzeba zdawać sobie sprawę właśnie z tej odpowiedzialności. I teraz przejdźmy do poszczególnych e, tych punktów, które tutaj za zapisano w e, załączniku do rozporządzenia i już mówię. Czyli co operator, do czego jest zobowiązany i za co jest odpowiedzialny. Za zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrożności w takim zakresie, że latasz dronem i jesteś świadomy tego, że możesz wyrządzić komuś krzywdę lub też spowodować narażenie życia czy mienia innych osób. Czy zwierząt na przykład też to jest określone. Czyli widzimy, że zachowujemy szczególną ostrożność, ale też unikamy wszelkiego działania, ale także zaniechania, czyli zobaczcie, co jest grane, że momentalnie też jest, możemy być obciążeni odpowiedzialnością za to, że zaniechaliśmy, że za co, że coś, z coś, czego nie zrobiliśmy. To jest też takie dosyć ciekawe, że czasami trzeba po prostu zadziałać, i prawo nas do tego zobowiązuje, żeby zadziałać i następnie mamy tak, czyli które te działania lub zaniechania mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Co z tego wynika, że jeżeli lecimy na dużą odległość poza zasięg wzroku, bez uprawnień, w los i bez zgłoszenia, lub też lecimy poza strefą naszą, jeżeli chodzi o loty bez załogowych statków powietrznych, tylko już wchodzimy w poziomy, czy wysokości przelotów załogowych statków powietrznych, to my wyraźnie łamimy ten przepis, prawda? Да. i o tym trzeba być świadomym, że działamy w taki sposób, w którym może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. I tu jest to wyraźnie określone. Następnie utrudniać ruch lotniczy. Bo może się okazać, że my będziemy latali blisko lotniska, lotnisko będzie sparaliżowane i właśnie ten przepis nam mówi o tym, że nie możemy utrudniać ruchu lotniczego. Następny to jest Zakłócać porządek lub spokój publiczny. To jest też ważne, jeżeli latacie w pobliżu domostw, zabudowań, to warto jest na przykład wejść do domu czy zadzwonić do danego domu, porozmawiać z panią, z panem, powiedzieć, że robimy tutaj zdjęcia danego obiektu i proszę się nie, nie niepokoić. My nie, zaku, nie chcemy zakłócać państwa spokoju. To potrwa 20 minut i już będzie po inspekcji czy po sesji zdjęciowej. Warto coś takiego. Jakiego zrobić? I w każdym dojrzałym kraju, tam gdzie te relacje między ludźmi są bardzo ważne, właśnie operatorzy zgłaszają takie sprawy do właścicieli posesji czy do sąsiadów, którzy w bezpośrednim otoczeniu są. Jeżeli oczywiście ich widzicie, bo może się okazać, że oni są w pracy lub nieobecni na danym wyjeździe. Ale właśnie zakłócenie spokoju i porządek publiczny tutaj jak najbardziej jest. Wiadomo, że porządek publiczny to jest bardzo ogólne stwierdzenie. To może chodzić o ład miasta, na przykład, nie wiem, latamy nad skrzyżowaniem i nagle dron spadnie nam na środku skrzyżowania na dużą ciężarówkę, kierowca się przestraszy, wjedzie w coś i to też jest niebezpieczne. My bezpośrednio nie spowodowaliśmy tego zagrożenia, ale pośrednio i o to trzeba też zadbać. Zakłócanie, to mówiłem, spokoju, narazić kogoś na szkodę. No to w przypadku np. zniszczenia mienia, czy z, z, zniszczenia jakichś dóbr ludzi, np. auto, myślę, że auto jest takim, taką formą naj, najczęstszą, którą można. Właśnie uszkodzić. Czyli słuchajcie, podsumowując, punkt pierwszy, mamy określone warunki szczegó zachowania szczególnej ostrożności, warunki działania, warunki zaniechania, co jest też bardzo istotne. Utrudnienie ruchu lotniczego, też mega ważna sprawa. Następnie spo zakłócenie spokoju i porządku publicznego, o czym mówiłem. A następnie narażenie kogoś na szkodę. Można komuś uszkodzić dom, na przykład samochód i tak dalej. To są te sprawy, których należy przestrzegać w ramach odpowiedzialności naszej, jako operatora modelu latającego, bo pamiętajcie, że mały dron jest postrzegany, jeżeli latasz bez świadectwa kwalifikacji, jako model latający. W punkcie drugim tego rozdziału czwartego, operator steruje bezzałogowym statkiem powietrznym lub też modelem latającym, to zależy od tego, czy masz świadectwo kwalifikacji, czy nie, to jest tak nazwane, w sposób. Umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym. Nawet jeżeli w nasze, na naszej wysokości e, przelatuje na przykład, nie wiem, balon, lotnia, motolotnia, spadochron. Czy śmigłowiec, to my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ustąpić za każdym razem pierwszeństwa takiej, e, takiemu statkowi powietrznemu, e, dlatego że tam to są załogowe statki, a nasz jest bezzałogowy i zawsze my, jako operatorzy, ustępujemy pierwszeństwa. I tu musi być jasność i tu musi być jasno to powiedziane. I zwykle jest tak, że przede wszystkim obniżasz wysokość pułap, na, którym, na której jesteś. Oczywiście można też zastosować, Unik w prawo, ale zwykle jest, ustępujemy miejsca poprzez obniżenie lotu lub też nawet wylądowanie. Następny punkt, trzeci. Operator zapewnia, że model latający czy bezzałogowy statek powietrzny, którym wykonuje lot, daje pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym. To jest dokładnie to, co powiedziałem wcześniej. Tu nie muszę nic dodawać. Ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz, oraz jego poprawności. Czyli już na etapie rozpoczęcia lotu my ponosimy odpowiedzialność, bo może się okazać, że jest nawet, nie wiem, no, pokazy lotnicze, czy odbywa się jakiś event. Mamy strefę, która jest założona czasowo, a mimo wszystko podejmujemy decyzję świadomie lub nieświadomie, że latamy wtedy. Dlatego trzeba sprawdzać sobie dron, radar. Słuchajcie, i to jest bardzo ważne, bo może się Okazać, że dana strefa została założona czasowo w danym miejscu, bo mamy do, to, może jeszcze powiem o tym, ale bardzo króciutko, że mamy miejsce i czas, prawda? I to są dwa czynniki, które są bardzo ważne w lotnictwie, bo może się okazać, że właśnie strefa tylko w ograniczonym czasie jest zamknięta. Czyli odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu lub jego poprawności. A wyznaczenie i udział obserwatora w wykonaniu lotów nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Co to znaczy, że jeżeli prosisz obserwatora o pomoc, jeżeli chcesz wydłużyć swoją linię, na przykład line of sight, czyli zasięg wzroku o jeszcze wzrok. Obserwatora, który jest z tobą na przykład w łączności za pomoc, przy pomocy krótkofalówki, to mimo wszystko to Ty jesteś odpowiedzialny, nie ten obserwator. I ty jesteś odpowiedzialny za to, co się może wydarzyć. I to właśnie operator drona ponosi odpowiedzialność. I tutaj myślę, że jest bardzo ważną cechą jeszcze to i bardzo ważną sprawą, żeby nie przekazywać sobie i nie przejmować kontrolera z ręki do ręki. Jeżeli masz taką sytuację, że latasz w grupie, to wyląduj i dopiero przekaż kontroler, żeby operator, który od ciebie przejmie, wystartował i cały lot zaliczył, bo tutaj jest wyraźnie napisane odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu. Czyli to on podejmie decyzję o wykonaniu lotu. I za każdym razem wyląduj i to będzie najbezpieczniejsze. Punkt piąty. Używamy bezzałogowego statku powietrznego czy modelu latającego oraz urządzeń sterujących zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami ograniczeniami określonymi przez producenta, jeśli zostały opublikowane. No i teraz widzicie i to jest właśnie to, o czym czasami ja wspominam, że dokonujemy modyfikacji FCC, a mamy CE w Europie, prawda, i, i Tutaj można by to zakwalifikować jako używanie urządzeń sterujących niezgodnie z zaleceniami i ograniczanymi i ograniczeniami określonymi przez producenta. Prawda? Można to tutaj podpiąć. Oczywiście to jest sprawa dyskusyjna, bo wiele osób powie, no FCC poprawia mi zasięg, poprawia stabilność mojego drona i jak przejdę na to właśnie, na ten certyfikat, czyli na silniejsze fale, oddziaływanie fal, to będzie dla mnie lepiej. Owszem, ale zwróć uwagę, że, że tutaj ten ten punkt jest związany z odpowiedzialnością operatora, i należy jednak zgodnie z wytycznymi, zgodnie z ograniczeniami, które producent określa, określił, działać. Przed lotem dokonujemy kontroli stanu technicznego modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego. Ja zrobię może krótkie wideo na ten temat. Tak, nagram za chwilę takie krótkie wideo, jakich czynności należy wykonać przed, lo dokonać przed lotem, jak określić stan techniczny, bo to jest stosunkowo łatwe. Nie ma tutaj specjalnych, właśnie specjalnych komplikacji. Wykonuję lot jedynie bezzałogowym statkiem czy modelem latającym, który jest sprawny technicznie. Czyli na już po. W efekcie tej inspekcji, tej kontroli stanu technicznego, jesteśmy w stanie później podjąć decyzję o tym, że podejmujemy się lotu. Jeżeli mamy trudności, na przykład nie wiem śmigła są niesprawne, albo widzimy, że coś jest nie tak z baterią, czy AMO nie działa, czy kompas jest awaria, wtedy nie ruszamy i oddajemy drona do serwisu albo właśnie do naprawy. I tak wygląda mniej więcej, te, te, tak wyglądają te spisane, ten spisany zakres odpowiedzialności operatora. Mam nadzieję, że Właśnie taka forma będzie dla Ciebie naj, najbardziej przejrzysta i łatwa do przyjęcia, i to wszystko, tę odpowiedzialność określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku. O tym trzeba pamiętać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o odpowiedzialność operatora. Dzie dziękuję za uwagę, dziękuję za śledzenie właśnie tego działu.